Rodzina Wróblewskich. Julian, Hania, Emma, mama Klaudia i tata Martin. Haniu, 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 wiesz co Julian znowu zrobił? To katastrofa! O nie, co on znowu zrobił? Tak właśnie myślałam, że coś się dzisiaj stanie. Musisz to koniecznie zobaczyć, chodź. Powiem ci na ucho, jeżeli nie chcesz iść, będzie szybciej. Myślę, że... Co? O nie, znowu będą kłopoty, znowu będziemy mieć karę. Muszę się nauczyć tego nowego triku koniecznie, żeby zaszpanować na placu zabaw. Julian, jak mogłeś? Czemu znowu to zrobiłeś? No tak, ćwiczę na mojej desce, jak nie ma rodziców w domu, bo tak to by mi nie pozwolili. Nie, nie o to chodzi. Chodzi nam o coś innego. Czemu znowu to zrobiłeś? Co? Co ja znowu zrobiłem? Przecież nie byłem na dole w domu nawet. Zrobiłeś i zobacz, co jest na dole. W tej chwili i zobacz, co narobiłeś. Dobra, już idę, aż sam jestem ciekawy, co ja niby zrobiłem. Czyżbym o czymś zapomniał? Idź, zobacz i się przyznaj, bo będą kłopoty. Co, o co chodzi? Co ja zrobiłem? Czy ja mam sklerozę? Nie byłem nawet na dole jeszcze. Może coś w... O, wujku Stefanie, cześć! Co tu robisz? Coś będziemy fajnego dzisiaj robili? O co chodzi? Emma i Hania mówiły, że coś zbroiłem, ale przecież nic nie robiłem. Julian, czekam na twojego tatę już od pół godziny i nic się nie dzieje. Nic nie rozumiem, o co chodzi? Julian, o to właśnie chodzi, o wujka Stefana. Co? A co ja mam niby z tym wspólnego? Zadzwoniłeś po niego? Nie, nie dzwoniłem, to nie ja. Jak to nie ty? Przecież to zawsze ty po niego dzwonisz, a potem są kłopoty. Nie, 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 tym razem to nie ja. Wujku, powiedz im. Wytłumacz, co tutaj robisz. No, dzieci dzwonił po mnie wasz tata, ale nie ma go, więc myślałem, że robię dla was niespodziankę. Tata po ciebie zadzwonił, nikt inny? Wow, czyli będzie niespodzianka i nie będzie kłopotów. Wow! Dobra, to jesteśmy za. Skoro tata chciał, to róbmy to. Tylko co? No dobrze, macie rację, możemy w sumie zaczynać, skoro już tu jestem. Nie marnujmy czasu. Ale super, będzie jakiś challenge? Zaproszę moich znajomych. Ja też, Malika i innych. Świetnie, a ja zaproszę moich przyjaciół, ale będzie impreza nad basenem. Ale super. Wow, dzięki za zaproszenie. Cały dzień oglądałem Świnkę Pepę, ale to jest o wiele lepsze. No, dzięki za zaproszenie. Ja też się nudziłam. W sumie miałam iść na basen, ale tu będzie fajniej. Ja miałam jechać na wieś, ale tutaj też wydaje mi się, że będzie fajniej. Dzięki za zaproszenie. To wspaniała okazja. Dobra, dobra, uspokójcie się, nie gadajcie, tylko patrzcie. Jeszcze musimy trochę pomóc w przygotowaniach. Tak, dzisiaj robimy challenge. Będzie się on nazywał Nie wybierz złej wanny. Wow, brzmi super! Ale ja nie mam na sobie stroju. Nie szkodzi. W tym challenge'u będzie chodziło o coś innego. Nie będziemy się kąpać, tylko wpadać do wanny. Jeżeli ci się uda, to się nie zmoczysz. Zaraz zobaczysz, o co chodzi. Kuzyni, jesteśmy rodziną, więc też przyszliśmy. No dobra, dobra, chodźcie, jak już musicie. Zapraszamy. Jeżeli jesteśmy tutaj nieproszeni, to wyjdziemy w tej chwili. No, nie zapraszaliśmy was, ale chodźcie. To jest challenge dla wszystkich. Zapraszamy. Dobrze, wszystko jest już przygotowane, możecie zaczynać. Wow, super, dobra, to kto chce pierwszy spróbować? Mamy do wyboru 3 wanny. Każdy musi się zdecydować i zobaczymy, kto wybierze złą wannę. Zajmijcie miejsca i nie podglądajcie. Dobra, dobra, ja zostaję tutaj, jestem pierwszy. A ja będę druga. Ja stoję po lewej. A ja będę po środku. Dobrze. Na mój znak skaczcie do tyłu i zobaczymy, kto się zmoczy, a kto nie. Raz, dwa, trzy. Uuu, obrzydliwe, ale nie jestem mokra, super. To jest glutek? Wow,
ale wspaniale! O nie, a ja się zmoczyłem. Wspaniale, jestem cały mokry, a nie mam stroju. No, właśnie o to chodziło w tym challenge'u. Kto wpada do wody, przegrywa. Przykro mi, Nils, przegrałeś. A inni dostają plastelinę i inteligentną plastelinę. To jest dla ciebie, a to dla Tesy. To są wasze nagrody. Gratulacje. Wow, nie jest tak źle. Super, wygrałam. Ja też, wspaniale. Dobrze, ja wymienię wanny i zapraszam kolejnych ochotników. Dobra, kto następny? Ja po lewej i ja po środku. Może być tutaj, tak, ok. A ja tutaj po prawej. Dobrze, na mój znak skaczcie. O, super, wygrałam, ale to pachnie. O nie, a ja jestem cały mokry i nie mam kąpielówek. Ale pięknie, ale kolory. Przykro mi, przegrałeś, nie ma drugiej szansy. A wy wygrałyście taką plastelinę i taką plastelinę. Obydwie magiczne i bardzo fajne. Gratulacje. A ty nie dostajesz nic, sorry. Wow, super. Ale piękny zapach. A to pachnie popcornem. Dobrze, czas na kolejną rundę, już trzecią. Emma, Hania, teraz my. Ja po prawej, ja po środku. Ja po lewej. Ciekawe, kto będzie mokry. Haniu, powodzenia. O nie, przegrałam, to woda. Wow, wybrałam dobrą wannę. Ta 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 ta, ja też wygrałem, super. O nie, nie mam stroju. No czasami się przegrywa, nie zawsze można wygrywać, Haniu, sorry. Ale macie fajne nagrody. Ja ci mojej nie dam, ale jak ładnie pachnie czekoladą. Super. O nie. Idę się wytrzeć. I nie dostałam plasteliny. Dobrze, wszyscy gotowi na kolejną rundę? Tak. Możemy zaczynać? Na mój znak, poczekajcie. O, super, wygrałam. Ja też, ale pięknie, jak w śniegu. A ja przegrałam, jestem cała mokra. Dobrze, to jest dla ciebie, Becky, proszę bardzo. A to dla ciebie, Pia, też wygrałaś. I teraz czas na ostatnią rundę. Okej, ja po lewej. Ja po środku. A ja po prawej. Dobra, czas na finał. Udało się? Wygrałem, super. Fajnie. Wow, ale różowy glutek, pięknie. O nie, jestem cała mokra. Przegrałam. Malik, to dla ciebie. Brokat i truskawki. A to dla ciebie, Filip. Dobrze, to by było na tyle z naszym challenge'em. Dziękujemy za przybycie i do zobaczenia na kolejnym challenge'u. Tak, jeszcze będzie ich wiele u nas w domu. Dzięki wujkowi Stefanowi. To nie fair, ja chcę dogrywkę. Muszę powiedzieć, że naprawdę nie było źle. No wiem, my organizujemy najlepsze challenge'e. Do zobaczenia.